przestrzennym. I tutaj, jak Państwo widzicie na slajdzie, przytoczone są dwa artykuły z tej ustawy. Pierwszy artykuł mówi o tym, że każdy ma prawo zarówno do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, jeżeli oczywiście ten sposób zagospodarowania jest zgodny z prawem. I symetrycznie każdy ma też prawo. Każdy ma też prawo do ochrony swoich interesów w związku z zagospodarowaniem nieruchomości sąsiednich. Drugi przepis, który w największym stopniu odnosi się już do pracy urzędu i urzędników, którzy są zobowiązani do wydawania aktów prawnych jednostkowych właśnie w sytuacjach, kiedy ma być realizowana jakaś inwestycja w terenie. I który mówi bardzo wyraźnie, że nie można uzależniać wydania decyzji o ustaleniu warunków zawodowych. Znaczy, tu jest mowa o inwestycji celu publicznego, ale przepisy te w takim samym stopniu dotyczą też warunków zawodowych. Od spełnienia warunków i żądań, które nie są uregulowane przepisami ustaw. Przepraszam bardzo, pani przerwę. Proszę zabrać to mięso z środka sali. Ani prasa, ani radio, ani telewizja. Bo natychmiast przerwę obrady. Nie może. I nie wpuszczę państwa na salę. Ja na tym się kieruję. Myślę, że państwo stoicie na czele tego, aby przestrzegać porządek prawny. W związku z tym wydaje mi się, że robienie happeningu, mówię to jako radca prawny, jest poważnym naruszeniem powagi posiedzenia organu samorządu dzielnicy targowej. Zwracam Państwu na to uwagę. Grzegorz Romanowicz, na wszelki wypadek, gdyby Pan chciał jeszcze moje imię i nazwisko. Narusza Pan prawo prasowe w tym zakresie. Pan Przewodniczący jest i tak bardzo grzeczny, że nie każe opuścić Państwu posiedzenia dzisiejszego. Dziękuję bardzo, proszę kontynuować. Drugim aktem prawnym jest ustawa prawa budowlane, która w postaci tego przepisu, który Państwo widzą na ekranie, wyraźnie mówi, że jeżeli inwestor spełnia żądania, oczekiwania, które są enumeratywnie wyliczone w ustawie prawa budowlane, organ nie może odmówić mu wydania pozwolenia na budowę. Co to oznacza? Że decyzja o pozwoleniu na budowę jest tak zwaną decyzją związaną, to znaczy jest połączona, wyłączona uznaniowość organu. Organ nie może według własnych indywidualnych kryteriów przyjmowanych do każdej indywidualnej sprawy, nie może orzekać według właśnie tych swoich kryteriów. Musi się wyłącznie kierować kryteriami, które są w ustawach. Tutaj na tym slajdzie Państwo widzą z góry zdjęcie tego obszaru. Na razie jest to ogólnie tutaj pokazany ten obszar otoczenia. Natomiast tutaj na tym slajdzie już jest zaznaczona działka, której dotyczy inwestycja. Jak widać, działka znajduje się w terenie, który jest w tej chwili zagospodarowany w sposób biurowo, handlowo, usługowo, produkcyjne. To widać po obiektach, które się tam znajdują. Na północny wschód Państwo widzicie cmentarz Rudnowski, na południowy wschód cmentarz żydowski, na południe ogródki działkowe oraz na zachód, na zachodzie linie kolejowe. To jest obecny oczywiście sposób zagospodarowania tego terenu. Teraz chciałabym. Będę o tym mówić za chwileczkę. Tutaj na tym slajdzie mieszkań nie widać. Mieszkania są dalej. Widać. No, rzeczywiście u samej góry zaczyna się teren mieszkaniowy. Ale no, proszę poczekać, chwileczkę będzie slajd, gdzie to będzie dokładnie pokazane, dobrze? Teraz chciałabym pokazać Państwu kilka zdjęć już z tego obszaru, który znajduje się na tej działce i
i otoczenie. To są zdjęcia zrobione z terenu tej nieruchomości, jak gdyby dookoła. Teraz już kilka zdjęć będzie z samej ulicy Stanieńskiej, jak gdyby z takiego spaceru wzdłuż. Zaraz będę mówić oczywiście. Chciałabym najpierw, żeby Państwo się przyjrzeli. Już mówię teraz, czego to powiedzieć. Wydajemy decyzję o warunkach zabudowy oczywiście w sytuacji, w której nie mamy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli tak jak jest tutaj w tym konkretnym przypadku. W jaki sposób wydaje się decyzja o warunkach zabudowy? Jest coś takiego jak zasada dobrego sąsiedztwa, która mówi, że ustalamy warunki zabudowy dla nowego obiektu na podstawie tego, co znajduje się w otoczeniu. Czyli sąsiedztwo wyznacza nam kryteria do zabudowy terenu. W sąsiedztwie nie ma rzeczy, no tak, rzeczywiście nie ma rzeczy. Natomiast jak Państwo widzieli, po pierwsze na tym slajdzie, który pokazuje zdjęcie z góry, po drugie na tym spacerze ulicą Staniewicką, teren ten jest terenem usługowo-biurowo-magazynowym, produkcyjnym również. Pewnej części. Chwileczkę, czy mogłabym dokończyć? Bo ja zakładam, że oczywiście Państwo macie dużo pytań, ale chciałabym dokończyć przynajmniej kwestię dotyczącą decyzji o warunkach zawodowych i odpowiedzieć na poprzednie pytanie w gruncie rzeczy. W związku z tym, jeżeli wydajemy decyzję o warunkach zawodowych, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy urbanistyczno-architektonicznej, która ma na celu po pierwsze określenie, jaka jest funkcja w otoczeniu. I taką funkcję mamy obowiązek kontynuować w stosunku do terenu, którego dotyczy decyzja. Po drugie, badamy, jakie są wskaźniki zabudowy, intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysokości obiektu. I w oparciu o te parametry wyznaczamy parametry danej zabudowy. Więc te zdjęcia, które pokazywałam poprzednio, mają powiedzieć tego, że decyzja o warunkach zabudowy ma odzwierciedlać funkcję i sposób zagospodarowania terenu sąsiedniego. Teren sąsiedni Państwo widzieliście, w związku z tym dlatego teren przy ulicy Staniewicki nr 12 mieliśmy obowiązek wyznaczyć dokładnie taką samą funkcję, oczywiście w pewnym uśrednieniu, jak dotyczy. Teraz tutaj na tym slajdzie jeszcze Państwo dodatkowo widzicie i tutaj dopiero widać tą zabudowę mieszkaniową, o którą Państwo pytaliście. Tutaj widać ten teren, który niestety w kolorze zbyt dobrze nie wychodzi. Natomiast on tutaj jest taki jakby przeszarzony. To jest teren, który braliśmy oczywiście pod uwagę przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowych. I tą działkę też Państwo widzicie, tylko rzeczywiście bardzo, bardzo słabo tutaj widać te kolory. Ta działka znajduje się w otoczeniu obiektów o takim charakterze, że wyznaczenie dla niej warunków zabudowy, takich jakie zostały wyznaczone, jest jak najbardziej uzasadnione. Budownictwo mieszkaniowe, Państwo widzicie, też ona w takim kolorze beżowo-brązowym, jest w odległości, co widać ona w tym też slajdzie, jest w odległości ponad 400 metrów, blisko 500. Jest opinia środowiskowa. Tak, chwileczkę. Proszę nie przerywać, proszę nie zabierać głosu. Jak Pan pozwoli, dojdę również do wiatru. Teraz na tym slajdzie Państwo widzą wycinek ze studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Myślę, że tu już terenu szczególnie nie muszę pokazywać, ale są tutaj widoczne na niebiesko. Zobaczcie Państwo na legendę, jeszcze widać oznaczenie legendy. Teren, na który, ten teren otoczenia samej inwestycji, otoczenia inwestycji, to jest teren produkcyjny i usługowy.
Takie jest przeznaczenie studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, to też Państwo widzicie jako M1 i M2 na wschód i na północ, akurat na tym slajdzie nie widać, widać dopiero na tym slajdzie w znacznej odległości zabudowa mieszkaniowa. Czyli ile? Teraz tutaj Państwo widzicie z kolei projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt, to nie jest jeszcze plan miejscowy. Natomiast na tym projekcie dokładnie, zresztą z pewnymi zasadami, a zasady są takie, że studium ustala uwarunkowania miejsca plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny. Ten teren znowuż jest jako teren usługowy i produkcyjno-usługowy. I teraz przechodzimy do kolejnej sprawy, tutaj ktoś z Państwa poruszył temat opinii środowiskowej. Oczywiście zaraz na wstępie zainteresowaliśmy się, ponieważ jest to inwestycja, która może oddziaływać na środowisko w potocznym odczuciu. Zainteresowaliśmy się, czy rzeczywiście ta inwestycja będzie wymagała decyzji środowiskowej, czy też nie. W tej sprawie konsultowaliśmy się przede wszystkim z Biurem Ochrony Środowiska Miasta i uzyskaliśmy taką rekomendację, żebyśmy otrzymali odpowiednią opinię od generalnego, znaczy właśnie inwestor otrzymał od generalnego dyrektora ochrony środowiska, ze względu na to, że inwestor oczywiście wie, co chce produkować, jakie parametry inwestycji, jaka technologia itd. Tu jest notatka, z której wynika, że w momencie, jak rozpoczęły się rozmowy na temat wydania decyzji o warunkach zawodowych, inwestor został zobowiązany do przyniesienia takiej opinii. Ta opinia jest widoczna tutaj na tym slajdzie. Oczywiście Państwo nie możecie dokładnie przeczytać, co jest, w związku z tym zrobiłam takie tylko wyciągi z tej opinii. Może przeczytam, bo nie wiem, czy Państwo to widzicie. No właśnie. Z uwagi na wyszczególnioną wyżej powierzchnię przedsięwzięcia, jak również na jego lokalizację poza terenami objętymi formami ochrony przyrody, nie będzie ono kwalifikowane na podstawie wyżej wymienionego przepisu rozporządzenia. O jakie rozporządzenie chodzi? Są takie trzy podstawowe akty prawa, które regulują kwestie wpływu inwestycji przedsięwzięć na środowisko. Pierwsza to jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Druga ustawa to jest ustawa o ocenach, o udostępnianiu informacji o środowisku i o ochronie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. I trzeci akt to jest rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i chodzi zarówno o przedsięwzięcia, które potencjalnie oddziałują i zawsze oddziałują na środowisko. Tam jest lista przedsięwzięć, które kwalifikują się do uzyskania decyzji środowiskowej. Są wymieniane konkretne przedsięwzięcia z konkretnymi nazwami, z konkretnymi parametrami. I jeżeli przedsięwzięcie się do nich zalicza, do której z tych kategorii, bo są dwie kategorie, takie, które potencjalnie mogą, albo takie, które zawsze, to oczywiście jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej i dopiero decyzja środowiskowa przesądza, czy będzie konieczna ocena oddziaływania na środowisko, czy też nie. W związku z tym, tak jak to co przeczytałam przed chwileczką, to jest wyciąg z tego pisma, gdzie jest napisane, że ze względu na powierzchnię zabudowy tej inwestycji wykluczone jest kwalifikacja tego przedsięwzięcia do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. I jeszcze drugi wyciąg. Z uwagi na fakt, że w budynku magazynowo-dystrybucyjnym prowadzone będzie dzielenie tuszek kurczaka, należy rozważyć również paragraf 3, ustęp 1, punkt 90 tego rozporządzenia, w którym wymieniono instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczu zwierzęcych o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok. Niemniej jednak, z uwagi na brak instalacji, ręczny rozbiór tuszek, kurczaków przez pracowników, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie kwalifikowane z paragrafu 3 ust. 1 punkt 90 wyżej wymienionego rozporządzenia. I wreszcie konkluzja tego pisma. Mając na uwadze powyższe, w opinii Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawione w przedmiotowym piśmie przedsięwzięcie nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, przed jego realizacją nie jest wymagana uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ja może jeszcze wytłumaczę Państwu, kim jest generalny dyrektor ochrony środowiska, bo w takich różnych sygnałach, które do nas dochodzą, niektórzy poddają do wątpliwości, czy stanowisko generalnego dyrektora środowiska powinno być dla nas ważne, wiążące i dające nam jakby dokładnie do dalszego postępowania. Otóż zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, czyli tą, o której przedtem mówiłam, generalny dyrektor ochrony środowiska jest centralnym organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań, o których mowa w artykule 127 ust. 1. Poniżej jest przytoczony artykuł 127 ust. 1 i jest między innymi też fragment tego przytoczę. Do zadań generalnego dyrektora ochrony środowiska należy między innymi współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego. Co to tak naprawdę oznacza? No, w świecie administracyjnym to oznacza, że generalny dyrektor ochrony środowiska jest najwyższym organem administracji państwowej, rządowej, który rozpatruje, rozstrzyga pewne kwestie, które są rozstrzygane w niższych instancjach, na niższych poziomach. W tej administracji to akurat jest wójt, burmistrz, prezydent, który jest pierwszym organem ochrony środowiska. W naszym przypadku jest to organ reprezentowany przez Biuro Ochrony Środowiska oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska. To są niższe instancje tej administracji, natomiast najwyższym organem tej instancji jest generalny dyrektor ochrony środowiska. Więc jego rozstrzygnięcia oczywiście nie są ostatecznymi rozstrzygnięciami, bo takie może podejmować tylko sąd, jeżeli sprawa trafia do sądu, ale w każdym innym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z postępowaniem administracyjnym przed tymi organami, najwyższą instancją jest generalny dyrektor ochrony środowiska, więc podważanie jego kompetencji no, byłoby troszeczkę nie na miejscu, zwłaszcza, że no, podważalibyśmy jako organ niższej instancji, trzeba o tym pamiętać. Tutaj jeszcze przywołam Państwu dla pewności, tylko nie wiem, czy są, jesteście Państwo w stanie to przeczytać. Te dwa przepisy, o których, które przywoływał generalny dyrektor ochrony środowiska, na który się powoływał, które analizował po to, żeby stwierdzić, czy ta inwestycja oddziałuje na środowisko, czy nie. Pierwszy to jest paragraf 52 rozporządzenia, o którym wcześniej wspomniałam, które właśnie kwalifikuje przedsięwzięcia do oddziałujących na środowisko, a drugi to jest 92. Myślę, że nie będę ich czytać. Jeżeli Państwo jesteście w stanie zobaczyć, to proszę spojrzeć, jeżeli nie, to bardzo proszę się z nimi zapoznać, jeżeli ktoś jest tym bardzo zainteresowany. Przytoczyłam też tutaj wyciąg z definicji z ustawy prawa ochrony środowiska dotyczącą instalacji, bo to, na co zwraca uwagę generalny dyrektor ochrony środowiska, to jest kwestia tego, że nie możemy rozpatrywać tutaj jakby wielkości produkcji w tym obiekcie ze względu na to, że nie przewiduje on w ogóle instalacji. Więc ze względu na to nie mamy do czynienia w ogóle z, jakby nie możemy podejmować oceny z tej kwalifikacji właśnie ze względu na brak instalacji. Tutaj jeszcze pokazałam Państwu, jak wyglądała do tej pory cała procedura administracyjna związana z tą inwestycją, bo jak Państwo zobaczycie, tutaj jest kilka decyzji. Jest między innymi decyzja o warunkach zawodowych, czyli pierwsza decyzja, która w tej sprawie została wydana. W tym postępowaniu mieliśmy, jak Państwo widzą w drugiej kolumnie, mieliśmy szereg stron postępowania. Wszystkie strony postępowania były zawiadomione zarówno o wszczęciu tego postępowania, o zakończeniu tego postępowania, jak również o wydaniu decyzji. Wszystkie strony, te, które są tutaj wymienione. W procesie wydawania decyzji o warunkach zawodowych projekt decyzji był uzgadniany, też widzicie Państwo z kim. Widzicie Państwo, kiedy została wydana decyzja o warunkach zawodowych. I widzicie też Państwo, że nikt w tamtym czasie tej decyzji się nie odwołał. Nikt. Żadna ze stron nie... proszę, bo nie słyszę. Proszę kontynuować i nie wdawać się w dyskusję. Dobrze, to może później przejdziemy do tego tematu. W każdym razie nikt
nie dał sygnału takiego, który by podważał zasadność i prawidłowość wydania przez nas decyzji o warunkach zabudowy. Co to znaczy? Że ta decyzja stała się decyzją ostateczną, ponieważ nikt się od niej nie odwołał, więc w przewidywanym ustawowo terminie ona stała się decyzją ostateczną, obowiązującą, a co za tym idzie, stała się również decyzją wiążącą organ wydający pozwolenie na budowę. Jest taki przepis, który o tym mówi, że decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający pozwolenie na budowę. Więc organ, który wydaje, jest też również prezydent.